A Benfica Lizbona przegrała przed własną publicznością z Hetafe 1-2. W 9 minucie Grzegorz Gilewski wyrzucił z boiska gracza Benfiki Oscara Cardozo. W 15 minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie. Strzał Rui Costy z rzutu wolnego wybronił bramkarz Hetafe. W 25 minucie padła pierwsza bramka. Goście objęli prowadzenie po strzale Rubena de la Reda, który pokonał Quima. W 67 minucie zespół z Hiszpanii prowadził już 2-0. Gola strzelił Pablo Hernandez. Honorową bramkę dla Benfiki zdobył rezerwowy Angolańczyk Mantorras, który wpisał się na listę strzelców na niespełna kwadrans przed końcowym gwizdkiem Grzegorza Gilewskiego.